Obejmując urząd prezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam. Obejmując urząd wiceprezesa Rady Ministrów, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Chciałbym, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej. Rząd Mateusza Morawieckiego zaprzysiężony. Jest 19:30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Mateusz Morawiecki premierem, Beata Szydło wicepremierem nowego rządu. Po 18:00 w Pałacu Prezydenckim zakończyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego gabinetu. W rządzie zostają ministrowie, którzy dotychczas pełnili swoje funkcje. Ewentualne zmiany personalne spodziewane są w styczniu. Nasz rząd będzie rządem nadziei i optymizmu. Chcemy czerpać najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, mówił podczas uroczystości premier Morawiecki. Więcej w relacji Damiana Diaza. Niespodzianki nie było. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowy rząd został zaprzysiężony w niemal identycznym składzie jak poprzedni, a jedyną zmianą była zmiana na stanowisku premiera. Tak mi dopomóż Bóg. Został nim Mateusz Morawiecki. Podjął decyzję, że chce pracować z dotychczasową Radą Ministrów, zanim zdecyduje dokonać w niej jakichkolwiek zmian. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej, a zarazem człowiek z tego samego obozu politycznego, bardzo szanuję tą decyzję. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami z gabinetu premiera spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. Większe zmiany mogą jednak nastąpić w ciągu kilku tygodni. Na razie premier Morawiecki nadal kieruje ministerstwami finansów oraz rozwoju. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca. Będzie mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Eksperci typują, że resorty gospodarcze obejmą zaufani i sprawdzeni dotychczasowi współpracownicy premiera. Priorytetem rządu będzie przyspieszenie realizacji planu Morawieckiego. Podporządkowanie pod jeden ośrodek decyzyjny wszystkich sektorów gospodarczych, ale także pochodnych, czyli kwestii środowiskowych, energetycznych, tak żeby tutaj Polska rzeczywiście grała i mówiła jednym głosem, a efektem tego, czy narzędziem do tego też jest polityka zagraniczna, więc w tych przestrzeniach prawdopodobnie te zmiany rzeczywiście będą najgłębsze. Już w piątek premier Morawiecki ma spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Do tej pory Paryż nie ustawał w atakach na Warszawę. Forsuje też niekorzystne dla polskich transportowców przepisy w sprawie pracowników delegowanych. Akcenty w polityce społeczno-gospodarczej rządu muszą być położone w większym zakresie na politykę gospodarczą, a także na relacje zewnętrzne, które polski rząd prowadzi z partnerami zagranicznymi. Nowy premier liczy też, że jego rząd przekona do siebie szersze niż dotąd grono wyborców. Będziemy starali się, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem Zjednoczonej Polski, żeby był rządem wszystkich obywateli, żebyśmy byli akceptowani, żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. To byłoby największym sukcesem. Była premier Beata Szydło objęła stanowisko wicepremiera. Prezydent podkreślił zasługi jej rządu. Pokazaliście, że dało się zrobić wiele rzeczy, o których mówiono, że są niewykonalne. Może ktoś powie, setny raz powtarza, tak, ale niewykonalny miał być program 500+. Przez program 500+, którego miało się nie dać wprowadzić, miał się nie zamknąć budżet. Program się dało wprowadzić, budżet się zamknął. Daliście radę. Według wcześniejszych zapowiedzi Beata Szydło ma koordynować działania społeczne rządu. Pan premier będzie mógł więcej, mówiąc tak w skrócie, dostarczać kapitału i pieniądze, natomiast pani premier być może w tej nowej roli będzie miała do dyspozycji większe zasoby. Jutro exposé nowego premiera i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu w Sejmie. Damian Diaz, Wiadomości.
Nowy premier Mateusz Morawiecki, przez niektórych postrzegany jako człowiek bez politycznego zaplecza, od dziś wskazywać będzie kierunek polskiej polityki. To dowód, że to zaplecze już ma. Zdobył też zaufanie. Już w młodości walczył z PRL-owskim systemem przeciwko komunistom. Maria Stefan. To co, mamy wchodzić do szafy? No tak, oczywiście. No dobrze. Proszę, proszę. W środku, jak na wrocławską konspirę przystało, kryjówka. Tu lata 80. Pokój różnych takich pamiątek, które się zachowały z tych dawnych czasów. No, ulotki. Ulotki, wydawnictwa, 400 tytułów, które we Wrocławiu było drukowanych w stanie wojennym. To się tutaj by nie zmieściło, ale chociaż część jest. I ludzie, którzy to robili. Tak, ludzie, którzy to robili. Wśród nich Mateusz Morawiecki. Gdy wybuchł stan wojenny, miał 13 lat. Potem jego ojciec założył Solidarność Walczącą. Kornel Morawiecki, legenda Solidarnościowego Podziemia, został aresztowany dopiero w listopadzie 1987 roku. W grudniu Mateusz Morawiecki stanął w jego obronie, w centrum Warszawy. Weszliśmy na to rusztowanie do góry, przykuliśmy się łańcuchami, przypinając się kłódkami. No, proszę pamiętać, że Mateusz wtedy nie miał 20 lat, był zupełnie młodym człowiekiem. Młody Morawiecki był wtedy już doświadczonym członkiem Solidarności Walczącej, przyjętym w drodze wyjątku. Myśmy w zasadzie nie przyjmowali ludzi niepełnoletnich, choćby ze względu na zagrożenia, jakie jednak niosło członkostwo Solidarności Walczącej. Natomiast ze względu na to, że jego dwa razy pobito, a raz wywieziony, kazano mu kopać grób, no to uznaliśmy wtedy, że trzeba jakieś podjąć środki. Dzielnica Wrocławia, gdzie Mateusz Morawiecki się wychowywał. Czynszowe kamienice, ciemne bramy, kręte schody. Jak w piosence Lecha Janerki. Strzeż się tych miejsc. Tu dopadała jego i jego kolegów milicja. Takie czasy. Trudne. Tam działał. Tam... Teresa Gil, żołnierka AK, lekarka i przyjaciółka domu. Po to, by chronić Mateusza, by mógł zdać maturę, wyrobiła mu fałszywą kartę chorobową. Wszystko było fikcyjne, prowadziłam takie dokładne, prawda, te zapisy, zapisywałam leki. Pani mama, pani Jadzia wykupywała w aptece, żeby to wszystko było tak lege artis, później wyrzucała te leki. Wrocław, miasto Solidarności Walczącej, pomarańczowej alternatywy. Ten Wrocław ma satysfakcję. Pewne przesłanie duchowe czy ideowe Solidarności Walczącej, takie bezwzględne i dosyć tak radykalne trzymanie się swoich systemu wartości, opłaca się. Bo Polska potrzebuje w tej chwili znowu ludzi o silnej ideowej fundamencie. Wrocław, Maria Stepan, Wiadomości. W naszym życiu pojawiło się bardzo wiele zła, coraz bardziej agresywnego i mającego poczucie bezkarności. Temu trzeba się przeciwstawić, powiedział Jarosław Kaczyński podczas 92. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Nawiązał tym samym do ostatniego brutalnego ataku obywateli RP na dziennikarkę Telewizji Polskiej, a także do nawoływań niektórych uczestników antyrządowych protestów, którzy wprost namawiają do użycia siły. Ewa Bugała. Te marsze się skończą, ale nasza misja będzie trwała, mówił wczoraj przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński. W naszym życiu pojawiło się bardzo, bardzo wiele zła. Bardzo wiele zła, coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, coraz bardziej mającego poczucie bezkarności. I temu też trzeba się przeciwstawić. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do ostatnich niezwykle agresywnych ataków działaczy opozycji. Ale 3 auta ustrzeliliśmy. Niezwłok nie ma jeszcze. Ci, którzy tam demonstrują, jeden z nich mówi już o tym, że trzeba czekać na zwłoki, że niestety nie ma jeszcze zwłok. Kiedy w sposób haniebny obraża się kobiety i to publicznie, przy kamerach, przy ludziach, to trzeba sobie powiedzieć, naszym zadaniem jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości, normalności. A co ty robisz, powiedz? Tak uczestnik i ochroniarz protestów obywateli RP i KOD-u atakował dziennikarkę TVP Info Annę Machińską. Wiesz co, więcej szacunku mam dla k***y spod latarni jak dla ciebie. Człowiek, który ubliża kobiecie,
publicznie wyzywał ją, to nie chodzi tylko o dziennikarkę, to chodzi w ogóle o kobietę. No. Ja nie słyszę tych feministek. Gdzie są te panie z Nowoczesnej, które właśnie kobietę zwyzywano? Panie z Nowoczesnej są tutaj. Proszę nie nazywać obywateli RP ludzi... Niezrównoważonych emocjonalnie. Ja ręczę za chwileczkę. Ludzi, tak? Ja ręczę za każdą osobę. Powiem panu dlaczego. Dlatego, że kiedy oni manifestują, ja jestem z nimi. Joanna Scheuring-Wielgus nie tylko wyraziła bezwzględne poparcie dla brutalnych ataków obywateli RP. Śmieciarzu jeden ty! Wykorzystała także okazję, by zaatakować Jarosława Kaczyńskiego. Moją koszulkę, którą dzisiaj mam, oczywiście, że pokażę. I pokażę to w ten sposób. Powiem dlaczego. Pani dumna, tak? Tak, jestem dumna. Ale jeszcze dalej idzie inny uczestnik antyrządowych protestów, Władysław Fresyniuk. Wprost wzywa do użycia siły. System popycha nas do tego, żeby za chwilę zamiast jajek poleciały kamienie. Takie słowa jak te Władysława Fresyniuka to jest namawianie do czynów zabronionych. Temu powinny przyjrzeć się odpowiednie służby. Cały czas idziemy krok dalej, bo takie nawoływania są na Twitterze bardzo często. One są bardzo wprost i nie skąd anonimowych, tylko skąd osób pod imieniem i nazwiskiem. Problem w tym, że niektórzy nie mają żadnych zahamowań, a opozycja nie potrafi albo nie chce powiedzieć stop tej fali nienawiści. Musimy tą falę nienawiści i zatrzymać, opanować emocje i język. Możemy się różnić, mamy obowiązek nawet się różnić. Natomiast nie akceptować w debacie publicznej takiego języka. PiSowskie łotry! Hańba! Hańba! Ewa Bugała, Wiadomości. Hańba! A ten mężczyzna, który przed kilkoma dniami zaatakował dziennikarkę Telewizji Polskiej i który w internecie chwali się, że jest właścicielem firmy ochroniarskiej, prowadzi swoją działalność nielegalnie, ustaliły Wiadomości. W tej sprawie od kilku miesięcy prowadzone jest już postępowanie prokuratorskie. Marcin Szybszak. Niedawna manifestacja przed Sejmem. Hańba! Tak zwani obywatele RPL żyli i poniżali dziennikarkę Telewizji Polskiej. Wiesz co, więcej szacunku mam dla spod latarni jak dla ciebie. Towarzyszącemu reporterce operatorowi, rzekomo walczący o wolność i demokrację, grozili pobiciem. W tej sprawie Telewizja Polska złożyła do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z utrudnianiem dziennikarzom TVP wykonywania obowiązków służbowych. Nie ma zgody na chamstwo, knajactwo, przemoc i bulgaryzmy w życiu publicznym. Tamta przynajmniej wie, o co chodzi. Odrębne zawiadomienie w tej sprawie zapowiada policja. Mężczyzna, który wulgarnie obrażał i groził pracownikom Telewizji Polskiej, jest stałym uczestnikiem antyrządowych protestów, fascynatem miecza i zbroi. Właścicielem baru na jednym z łódzkich osiedli. Na popularnym portalu społecznościowym chwali się prowadzeniem agencji ochrony Farmazon. Agencji, która, jak ustaliliśmy, działa nielegalnie. W związku z przypuszczeniem, że wspomniany przedsiębiorca wykonuje usługi ochrony bez koncesji ministra spraw wewnętrznych i administracji, pismem z dnia 23 czerwca 2017 roku przekazano komendantowi wojewódzkiemu policji w Łodzi informację o tym fakcie. W dniu 10 lipca 2017 roku wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w artykule 49 ustawy o ochronie osób i mienia. Postępowanie zostało objęte nadzorem prokuratury, ale i to nie zraziło domorosłego ochroniarza. Z logiem Farmazona na kurtce stał u boku byłych prezydentów Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy. Ochraniał Leszka Balcerowicza i Andrzeja Celińskiego. Towarzyszył prezydent Łodzi i szefowej łódzkiej Platformy Obywatelskiej Hannie Zdanowskiej. Brał udział w czerwcowych przepychankach z policją na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ochraniając Władysława Frasyniuka, kiedy ten blokował przemarsz uczestników miesięcznicy smoleńskiej. Chętnie fotografował się w towarzystwie polityków totalnej opozycji. To jest, znaczy, ktoś, kto nie jest przypadkową osobą. Nie da się ulicą i za granicą, to może należy spróbować uaktywnić tą ulicę tak, aby doszło do czegoś bardzo złego. Szoruj stąd! Marcin Szybszak, Wiadomości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła prawie 1,5 miliona złotych kary na spółkę TVN za to, w jaki sposób kanał TVN24 relacjonował zeszłoroczną blokadę Sejmu zorganizowaną przez totalną opozycję. Po przeanalizowaniu materiałów Rada stwierdziła, że dziennikarze TVN24 naruszyli ustawę o radiofonii i telewizji.
Sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli i jest szalenie groźna. Jeśli posłów zacznie się tu wyprowadzać siłowo, to naprawdę ludzie, którzy stoją na zewnątrz, chyba tego nie wytrzymają. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za to, co dzisiaj w nocy może się w Polsce wydarzyć. Według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji relacje na antenie TVN24 w dniach 16, 17 i 18 grudnia w zeszłym roku naruszyły przepisy ustawy o radiofonii i telewizji, które zabraniają nadawcom m.in. sprzyjania zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz propagowania działań sprzecznych z prawem i polską racją stanu. Spółka TVN ma miesiąc na ewentualne odwołanie się od decyzji Rady. Farsa. Tak wewnętrzne wybory władz regionalnych Platformy Obywatelskiej określił znany działacz tej partii Jacek Kozłowski. Były wojewoda mazowiecki już złożył wyborczy protest. Inny, Jarosław Dworzyński, odszedł z partii, ujawniając, że wybory regionalne Platformy Obywatelskiej były ustawione. Jan Korab. Jacek Kozłowski, długoletni działacz Platformy Obywatelskiej, były wojewoda mazowiecki, ostatnio znany głównie z ataku na dziennikarza Telewizji Polskiej. Zarzuca władzom swojej partii ustawianie wewnętrznych wyborów, podczas których wybrano regionalne władze Platformy Obywatelskiej. Dlaczego złożyłem protest po wyborach w warszawskiej Platformie? Bo prawdopodobieństwo, żeby wygrało równocześnie pierwszych 28 kandydatów z jednej karty wyborczej i pierwszych 60 z drugiej, jest mniejsze niż prawdopodobieństwo 138 wygranych z rzędu w kasynie przez Pawła Piskorskiego. Najprawdopodobniej członkowie Platformy Obywatelskiej w Warszawie dostali po prostu instrukcję, jak głosować, i te instrukcje zrealizowali. To nie jest żadna demokracja, to jest ustawianie wyborów w stylu takim, można powiedzieć, białoruskim. Jacek Kozłowski jest rozżalony, bo wskutek tych machinacji przegrał kolejne wybory. Jacek Kozłowski, europoseł polski. 3 lata temu poległ w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie pomogła mu nawet wpadająca w ucho piosenka wyborcza. Twoją odwagę, Jacku, kochamy. Ale Kozłowski to nie jedyny działacz Platformy, który kwestionuje uczciwość wewnętrznych wyborów w partii. Jarosław Dworzański, w Platformie od 15 lat, były marszałek województwa podlaskiego, opuścił szeregi swojej partii po grudniowych wyborach. Ujawnił instrukcję dla głosujących działaczy rozesłaną przed głosowaniem. Prosimy o głosowanie zgodnie z ustaleniami pomiędzy naszymi kołami. Rada Powiatu, głosujemy na wszystkich 30 kandydatów. Delegaci, głosujemy na 3 pierwsze osoby z listy. Dotarliśmy do postów działaczy Platformy, którzy próbują przekonać Jacka Kozłowskiego, że wewnętrzne wybory były uczciwe, bezskutecznie. Po co kandydować, skoro wszystko jest z góry obsadzone? Demokracja polega na realnym wyborze przy urnie, a nie wcześniejszym ustaleniu z liderem. Wiadomo, że wewnętrzne wybory władz partii będą mieć wpływ na późniejsze obsadzanie list przed wyborami samorządowymi. Grzegorz Schetyna przed miesiącem zapewniał, że nie będzie wpływać na kształt tych list. Nie chcę narzucać tego z poziomu Warszawy. Uważam, że jeżeli nie będzie dobrych rozmów i nie będzie ustalenia tych zasad współpracy w czasie kampanii, w samych wyborach, też jeśli chodzi o listy, to nie będzie dobrej współpracy później. Liderowi Platformy teraz może być jeszcze trudniej przekonać do współpracy nie tylko swoich działaczy, ale także inne ugrupowania. Przecież to nie jest możliwe, zjednoczenie opozycji, jedna lista opozycji. To są marzenia, bajki, baśnie. Nie oszukujmy się, liczyliśmy na więcej. SLD, które pamięta porażkę Zjednoczonej Lewicy sprzed 2 lat, nie weźmie udziału w marzeniu Grzegorza Schetyny, czyli wspólnych listach wszystkich ugrupowań opozycyjnych przed wyborami samorządowymi. Jan Korab, Wiadomości. Eksplozja w centrum Manhattanu. Ranne są 4 osoby, wśród nich niedoszły zamachowiec, 27-latek pochodzący z Bangladeszu. Według nowojorskiej policji to była nieudana próba zamachu. Bomba wybuchła za wcześnie i dlatego nie ma ofiar śmiertelnych. Paweł Szot. Była 7 rano, na Manhattanie poranny szczyt komunikacyjny. Wtedy nastąpiła eksplozja. Na nagraniu widać rannego niedoszłego zamachowca. Policjanci znaleźli na miejscu rannego 27-latka. Zidentyfikowaliśmy go jako Akayeda Ullaha. Miał rany i poparzenia na całym ciele. Wybuchła tak zwana bomba rurowa domowej roboty przymocowana do ciała mężczyzny. Policjanci musieli go rozebrać, by sprawdzić, czy nie ma na sobie innych ładunków. Bomba eksplodowała za wcześnie. Powiedzmy to jasno, to była próba zamachu terrorystycznego. Dzięki Bogu zamachowiec nie osiągnął swojego celu. Dzięki Bogu nasze służby znalazły się na miejscu bardzo szybko i opanowały sytuację. Według amerykańskich mediów mężczyzna pochodzi z muzułmańskiego Bangladeszu. Został zatrzymany, a jego mieszkanie na Brooklynie jest przeszukiwane.
Wybuch ranił trzy inne osoby i wywołał panikę. Zobaczyłam grupę ludzi, którzy biegli jak zwariowani. Jedna z kobiet upadła. Nikt nawet nie zatrzymał się, by jej pomóc. Wszyscy byli spanikowani i przerażeni. Do eksplozji doszło w przejściu podziemnym przy największym dworcu autobusowym na Manhattanie, tuż przy redakcji dziennika New York Times. To jedno z najbardziej zatłoczonych miejsc w Nowym Jorku. Paweł Szot, Wiadomości. Rośnie zagrożenie terrorystyczne w Niemczech. Tamtejsze służby poinformowały, że w ich kraju przebywa już ponad 10 tysięcy salafitów, czyli skrajnie niebezpiecznych, radykalnych wyznawców Allaha, często nawołujących do przeprowadzania zamachów. W związku z zagrożeniem terrorystycznym dzisiaj ewakuowano jeden z berlińskich jarmarków bożonarodzeniowych. Marcin Szewczak. Dwie torby z amunicją przy jarmarku bożonarodzeniowym w Berlinie i w jednym z meczetów. Niemiecka policja postawiona w stan najwyższej gotowości. Ewakuacja, zamknięta okolica. Po kilku godzinach komunikat, że nie ma zagrożenia terrorystycznego i ktoś po prostu zostawił amunicję. Ale po tym, co stało się rok temu, gdy w ataku na jarmark bożonarodzeniowy zginęło 12 osób, w tym Polak, takie tłumaczenia wydają się mało wiarygodne. Wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa podczas jarmarków bożonarodzeniowych wcale nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa Niemców. Nie ma dnia, aby niemieckie media nie donosiły o tym, że znaleziono kolejne ładunki wybuchowe bądź amunicję. Niepokoić mogą też takie protesty muzułmanów w Niemczech. W piątek przed bramą brandenburską przy biernej postawie policji słychać było takie hasła. Palestyńczycy spalili dwie flagi Izraela i symbol Gwiazdy Dawida, a to tylko jeden z oficjalnie odnotowanych już prawie 700 aktów antysemickich w Niemczech. Potępiamy wszelkie formy antysemityzmu. To powód do wstydu, gdy na ulicach niemieckich miast tak często jest okazywana nienawiść wobec Żydów. Niemcy mają problem nie tylko z antysemityzmem, ale przede wszystkim z utrzymaniem bezpieczeństwa w kraju. Federalny Urząd Ochrony Konstytucji alarmuje, że na terenie Niemiec mieszka już ponad 10 tysięcy salafitów, czyli islamskich fundamentalistów, którzy często nawołują do ataków na niewiernych. Niemcy będą przez lata niewątpliwie mierzyli się nie tylko z kwestią widoczną zagrożenia konkretnego terrorysty czy konkretnej organizacji terrorystycznej, co raczej z takim pierwiastkiem radykalizmu, w które trudno uderzyć. Zwłaszcza po tym, gdy rząd Angeli Merkel szeroko otworzył drzwi uchodźcom, wśród których do Europy przedostali się także terroryści. Te społeczności rozrastają się. W Europie też zaczynało się od małych grup, które rozrosły się w potężne grupy, które w zasadzie kontrolują dzielnice poszczególnych uchodźców wywołał gniew unijnych polityków. Komisja Europejska pozwała za to Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale dr George Friedman, założyciel renomowanego ośrodka analitycznego Stratfor, chwali polskie władze za to, że, tu cytat, potrafią stawiać opór silniejszym sąsiadom. Według Friedmana obecna Unia Europejska nie ma przyszłości, bo integracja europejska nie udała się. Dlatego analityk uważa, biernie i bezradnie przygląda się fali antysemickich ataków, która zalewa Europę Zachodnią. Jest to zaklinanie rzeczywistości, z tym, że ta rzeczywistość jest niestety obiektywna, a to zaklinanie, ona się w którymś momencie skończy, albo jakąś wielką tragedią, albo społeczeństwo powie dosyć. Na razie Unia odwraca się od prawdziwych problemów, ale w ten sposób nie znikną. Marcin Szewczak, Wiadomości. Sukces policji w walce z porywaczami dzieci. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o uprowadzenie 10-latka w Krakowie w styczniu tego roku. Zatrzymani to 50-letni mieszkaniec Krakowa i jego partnerka, którzy porwali chłopca dla okupu. Według śledczych planowali oni kolejne porwania. Damian Szmagliński. Chcieli zdobyć fortunę, porywając 10-letniego chłopca. Teraz mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat. Było to bardzo skomplikowane śledztwo, jednak jak widać policja i prokuratura stanęła na wysokości zadania. 18 stycznia do policji dotarła informacja o porwaniu w centrum Krakowa dziecka idącego rano do szkoły. Od tego momentu, od momentu zgłoszenia, od momentu uzyskania informacji przez 5 dni kilkuset najlepszych funkcjonariuszy w całym kraju pracowało nad tym, aby uwolnić dziecko. 5 dni po uprowadzeniu rodzice chłopca zapłacili porywaczom kilkaset tysięcy euro okupu. Dziecko bezpiecznie wróciło do domu. W tym momencie rozpoczęła się obława na porywaczy. Przez 11 miesięcy, dzień w dzień, grupa powołana przez komendanta głównego policji pracowała ciężko nad tą sprawą. Policjanci znaleźli miejsce, w którym porywacze przetrzymywali chłopca. Był więziony w tej skrzyni, na prywatnej działce w odludnym miejscu. Jednak porywacz działał bardzo profesjonalnie.
Skutecznie mylił tropy, podkładał fałszywe DNA, podrzucał ślady zapachowe osób, które nie miały nic wspólnego z porwaniem. W ten sposób wymykał się policjantom. Sprawca bardzo wymagający. Śmiem powiedzieć, że być może, że było to najtrudniejsze uprowadzenie, z jakim musieliśmy się zetknąć. Jednak nie ma zbrodni doskonałej. W ujęciu groźnego bandyty polskim policjantom pomogli funkcjonariusze FBI oraz niemieckiej policji. Mężczyzna właśnie przygotowywał się do porwania kolejnego dziecka. Wpadł razem z partnerką, która pomagała mu w akcji. To kolejny sukces polskiej policji i prokuratury w walce z porywaczami. W listopadzie udało się zatrzymać gang, który uprowadził żonę biznesmena z Podbielska Białej. Policja apeluje o informacje do wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 12 lat mogli mieć podobne doświadczenia z porywaczami, szczególnie na terenie województwa małopolskiego. Damian Szmagliński, Wiadomości. Rodzina Walców miała świadomość, że próbuje odzyskać Noakowskiego 16 w złej wierze, mówi szef komisji weryfikacyjnej i ujawnia nowe dokumenty w tej sprawie. Członkowie komisji dotarli m.in. do wyroku skazującego Leona Kalinowskiego, od którego kamienicę odkupił wuj Andrzeja Walca, Jakub Wojtanowski. To są te kluczowe akta. Dokumenty, które w ręku trzyma szef komisji weryfikacyjnej, przez lata uważano za zaginione, to koronne dowody nieprawidłowości przy reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic, na której wzbogaciła się rodzina prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc. Wyrok skazujący Leona Kalinowskiego, ale to nie tylko, szanowni państwo. Znaleźliśmy również dowód na to, że Roman Kępski miał pełną świadomość, czyli rodzina Walców miała pełną świadomość, że próbuje odzyskać kamienicę w złej wierze. Świadczy o tym przesłuchanie Romana Kępskiego przeprowadzone jeszcze w PRL. Wuj Andrzeja Walca, męża prezydent stolicy, był wówczas pytany, czy ma świadomość, że kamienica przy Noakowskiego 16 została mu przekazana w wyniku fałszerstwa. Nie uważam za wykluczone, że popełniono fałszerstwo. Mogłem bezwiednie paść jego ofiarą. Gdyby tak było, to oczywiście byłaby to moja strata. W ubiegłym tygodniu komisja weryfikacyjna pytała Andrzeja Walca o okoliczności przejęcia kamienicy przez jego wuja. Nie miałem w ogóle świadomości, że on prowadzi jakąś działalność tego typu, bo tak jak mówię, mieliśmy bardzo luźny kontakt. Nawet jeżeli nie miał, to jest coś takiego jak bezpodstawne wzbogacenie. Nawet jakby zostawić tam, to jest bezpodstawne wzbogacenie i te pieniądze, które bezpodstawnie zarobił, powinien zwrócić. Mąż prezydent Warszawy zapowiedział, że pieniądze zwróci, jeżeli otrzyma taką decyzję administracyjną. Ten wyrok skazujący. W tym może pomóc odnaleziony i pokazany dzisiaj przez komisję wyrok skazujący Leona Kalinowskiego za fałszerstwo aktu notarialnego, na podstawie którego Kalinowski przejął kamienicę przy Noakowskiego 16, a później prawa do niej odsprzedał wujowi Andrzeja Walca. Nie mogło dojść do nabycia praw i roszczeń dekretowych przez pana Kępskiego, a w konsekwencji prawa te nie mogły wejść w skład spadku po panu Kępskim. Komisja odnalazła dokumenty w archiwach sądu w Olsztynie i Mławie. Członkowie trafili tam, bo poszli tropem innego z fałszerzy, Jana Wierzbickiego. Ten po wojnie był prezesem sądu właśnie w Mławie, a gdy afera wyszła na jaw, prowadzono wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Wystarczyło kilka miesięcy prac komisji, by te kluczowe dokumenty, które większość ludzi uznawało za niemożliwe do znalezienia, się odnalazły. Akta sprawy znaleziono też w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, jednak brakowało w nich kluczowych dokumentów. Biegli sprawdzą, czy ktoś nie usunął ich celowo. Jakub Wojtanowski, Wiadomości.